Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na karty dnia, na dzień 5 listopada. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania karty Tarota oczywiście oraz Lenormand. Bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jest szansa tutaj na. Odnalezienie mnie na YouTubie i zasubskrybowanie, obserwowanie mojego drugiego kanału Tarocistka Fortuna. Także moi drodzy, tutaj mamy yy, kartę siódemki buław. Liczymy tylko na siebie tego dnia. Jesteśmy przeciążeni pracą. Idziemy oczywiście do przodu, ale nie wszystko może wydarzyć się tego dnia, ponieważ są pewnego rodzaju blokady, jakieś obciążenia. Możliwe, że też zostaniemy niedocenieni. Może być również sprawa tego rodzaju, że gdzieś pójdziemy, będzie nieczynne, zamknięte, odwołane jakieś terminy spotkania, zmiana godziny. Może będziemy myśleli, że dostaniemy się gdzieś do jakiegoś urzędu, a tutaj będą inne godziny pracy albo ten pracownik, urzędnik nie będzie w danym dniu przyjmował. To się tyczy także innych instytucji, czy też spraw zawodowych, czy też na przykład lekarzy. Tu moi drodzy jest pewnego rodzaju. Zastraszanie samych siebie, proszę mnie źle nie zrozumieć, bo czasem obawiamy się, yy, że czegoś nie załatwimy, że nie podołamy yy, i tak dalej. I też yy, pamiętajcie o tym, żeby myśleć pozytywnie tego dnia, bo nic się nie stanie, yy, dziura w niebie, jeśli przełożymy spotkanie i jeśli yy, odłożymy na jakiś późniejszy termin. Yy, także tutaj pod kontrolą w aspekcie zdrowotnym jest układ krwionośny, należy zwrócić uwagę na to. No i oczywiście, moi kochani, radzę nie przejmować się, działać pomimo jakichś drobnych problemów i działamy dalej. Karty Lenormand, kochani, co nam tutaj podpowiedzą? No właśnie, jest jakaś przeszkoda w postaci na przykład osoby, która jest fałszywa, yy, która jest yy, no powiedzmy niezbyt szczera. Może to być ktoś, kto nam tutaj robi jakieś przeszkody tego dnia. Także uważajmy, z kim mamy do czynienia. Wiadomo, że nie zawsze. Możemy rozpoznać taką fałszywą osobę od razu, jej intencje, ale bądźmy czujni, bo może ktoś nam stwarzać jakieś dodatkowe problemy, przeszkody w naszym życiu. No tak, Lenormand nigdy nie kłamie, zawsze nam przybliża tutaj jakieś drobne sprawy, wskazówki, rady, dostajemy ostrzeżenia od tych kart. No i tutaj należy być ostrożnym. No dobrze, ja wam życzę spełnienia, jak zwykle, aby to do was przyszło, czego oczekujecie w tym dniu, bez przeszkód, ale jeśli będą jakieś przeszkody, pamiętajcie, ominiecie je i będzie dobrze. Dużo szczęścia dla was, moi drodzy, i do usłyszenia. Naprawdę się. Nie przejmujcie, bo życie idzie dalej, wy idziecie do przodu, moi drodzy, a jakieś drobne komplikacje zawsze były i będą. Także do usłyszenia, kochani.